chłopie i jego słudze Baldzie to animowany film oparty na baśni Aleksandra Puszkina. Scenariusz Michaila Czekanowskiego powstał w 1930 roku, zaś prace nad bajką ruszyły w 1933. W tym właśnie roku młody Szostakowicz został poproszony o napisanie muzyki do filmu, jednak nigdy nie dokończył partytury z powodu potępienia jego muzyki w artykule zamiast muzyki w popularnym piśmie Prawda. Po śmierci Szostakowicza jego żona poprosiła jednego z jego studentów, Wadima Bibergana, o dokończenie partytury. Większość części była zrobiona w oryginale przez kompozytora, natomiast 11 z 29 utworów dokończył uczeń Szostakowicza. Sama bajka nigdy nie została ukończona, a powstały materiał filmowy spłonął podczas II wojny światowej. W 2007 roku w Norwegii powstał film animowany wykorzystujący muzykę Szostakowicza. Jego zapowiedź chcemy Państwu teraz zaprezentować. Oraz uczennic 6 roku Magdaleny Sawickiej, Pameli Betlej oraz Marty Jankowskiej.